Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 13 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Jak widzicie, się troszeczkę się przycina. Moi drodzy, okazuje się, że paczek z żywnością zostały tylko dwie, a ja owe paczki dwie powinnam mieć, więc chodźmy od razu szybko do tego orka i dajmy mu te dwie paczki z żywnością, które ewidentnie powinny właśnie tutaj być już do oddania. To nie do Mechrona, tylko do Karosza. O! Znalazłem dwie paczki. Dobre i to. Przekażę o tym wiadomość Tendorowi. A w podzięce za twój trud przyjmij ode mnie te jagody. A dziękuję i to goblińskie. A ty co, chuju jeden, za przeproszeniem? Nie mogę ci spuścić w pierdów? Nie. Czyli widzę, że po zadaniu już mamy tak naprawdę. Możemy iść do Tendora. Tendora, już zapomniałem, ktyba na imię. Ruda dla Kowala, żywność dla Mechrona. Idziemy do kogo? Do Tendora. Dobra, to oddajmy to zadanie. I potem zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj w tej okolicy uczynić. Mieliśmy się iść też przejść w tamtą stronę, troszeczkę podekspić. I to chyba nie byłoby wcale takie głupie. Może nawet byśmy coś wbili, jakiś poziom, cokolwiek. Także na razie w teleport nie będę wchodzić. Zrobię sobie tutaj zapis. I lecimy, moi drodzy. I lecimy po prostu przed siebie, bo tutaj powinno być jeszcze co nieco. Mamy gobliny, gobliny to nic wielkiego. Najbardziej dobija mnie istnienie jaszczurek bardziej, bo one... Znaczy nie wiem jak teraz, ale był czas, że bardzo nas bolały. Teraz to gobliny proszą się o wpierdy. No i masz, a pasz. A ten co robi, przepraszam? Serio nie zszedł na hita? Co to za jakaś dewastacja? Dobra, mięso kopacze, tutaj nic, nic. Mamy zwoje jakieś dwa. Nie chcę się za bardzo patrzeć, co to za zwoje. Laga. Tutaj czarny goblin. Świetna sprawa. Kolejny czarny goblin. Też ma sobie... Nie miał akurat pieniędzy, ale to nic. Tutaj jest jeszcze jedno miejsce. Do tej studni wolnie wchodzić, mam wrażenie, że się w niej zaklinuje. Tutaj nic nie ma w tym miejscu. No dobrze, w takim razie chodźmy dalej. Możemy iść górą, możemy iść dołem. Oba miejsca, z tego co mi się wydaje, są w porządku. Dziwię się, że tutaj nie ma bariery. Nie było tej bariery przypadkiem w tym miejscu mieć? Być? Halo? Okej, tam są płonące jaszczurki. To mi się nie podoba za bardzo. Coś poza tym? Sama nie wiem. Raczej chwilowo nie. Tu mogę ewidentnie zejść. Jednakże nic tutaj dla mnie nie ma. Widziałam tam wyżej roślinkę leczniczą. Więc sobie ją zbiorę. Bardzo mi gra dzisiaj klatkuje. Nie wiem dlaczego. Znaczy ona ogólnie klatkuje, ale dzisiaj to już przegięcie. Dobra, chodźmy może tędy. Może jeszcze na coś tutaj... Czy tylko ja to słyszałam? To zabrzmiało jak kolejny jakiś golem. O Boże, harpia. Serio? Boję się, że ona mnie zabije bardzo łatwo. Dobry. Dobra, chyba nie zdążyła mnie uderzyć. Ała, ty bijesz bardzo. Ała, trafię ją? Czy nie trafię jej? O ma... Prawie ją zabiłam. Troszeczkę mi za bardzo wleciała na głowę. I to się tak dlatego skończyło. O matko, harpio. Wiecie, no jak już tu jestem. Ja nie mam do łuku tego, więc musimy sobie z nią poradzić. No gorzej jak mi wejdzie właśnie na głowę, tak jak teraz. Wow! No teraz to zobaczyliśmy przez tworza, kurde, ziemskie. Wiecie co, może zostawię tą harpię w spokoju. Co najwyżej pójdę do niej potem. I wiecie co, chyba w ogóle pójdę stąd na razie. Chodźmy zrobić jakieś zadania, może nie wiem, areny jakoś, czy coś.
Najbardziej mnie wkurza, że nie mogę znaleźć drugiej bryłki Rudy. Bo my dalej u orków nic nie znaczymy. Chyba, że nasza sytuacja się zmieni po tym, jak te paczki oddam. Zaraz więc zobaczymy, jak to działa. Tu jest portal w świątyni, to nie chcemy. Tu jest kanion, tak. Dobra, oczywiście nie idziemy w stronę piratów, bo oni by mnie wtedy znowu zaatakowali. Idziemy w stronę obozu orków. Jak dobrze, że tutaj są te brzytwiaki już wybite. Bo byłoby naprawdę kiepsko. Dobra, zrobię sobie tutaj zapis, żeby niczego nie zepsuć. Chodźmy do Tendora oddać zadanie. I zajrzymy sobie w dziennik, bo fajnie by było się nauczyć, tylko że żeby się nauczyć, to ja też muszę nowy poziom wbić. Ale to chyba nie będzie wtedy już aż takie trudne. Zawsze możemy spróbować się zmierzyć z kimś z areny. Ale coś czuję, że to nie jest dobry plan. Zawsze możemy też iść wtedy do bandytów, jeżeli tutaj już nic nie będzie do roboty. Tutaj jest chyba Tendor, dokładnie. Czy otrzymałeś wiadomość od Karosza? Tak. Teraz wiem wszystko. Przepraszam, Timura, za mojego brata. Będę musiał z nim poważnie pomówić. Dobrze się spisałeś. Przyjmij ode mnie te dwie bryłki srebra. Ja pierdykam, już myślałam, że mi daje dwie bryłki rudy, ale bym była wtedy kurna szczęśliwa. Ja pierdylę. Ale no niestety nie, niestety nie. Sprawdźmy sobie ten dziennik mój piękny. Nie mów, że o tym nie wiesz. W ogóle co to za książka? Aha, bo to lista zabitych bestii. Dobrze. Księga reputacji. Obóz orków. Jesteśmy znajomym. Czy to oznacza, że ja coś tu znaczę w tym obozie, czy nie za bardzo? Dobre pytanie. Dobre pytanie. No dalej mamy dla Kereta to zadanie z tymi orkami, znaczy się z piratami. Ja bym to bardzo chętnie zrobiła, ale nie mam tej jednej bryłki. Ja nie mam pomysłu, gdzie ona w ogóle jest. Dobra, niepotrzebnie tędy poszłam, bo Radgar jest przecież troszeczkę w innym miejscu. Konkretnie tutaj. Powinien siedzieć. Nie, jest akurat w tym drugim miejscu teraz. O, tu jesteś. Czy teraz już coś tu znaczy? Możesz mnie nauczyć tej wiedzy nie bez. Dobra, czyli musimy być prawdopodobnie przyjacielem orków. Keret, czy coś jeszcze z tobą? No nie jesteśmy gotowi, ale możemy zapytać. Jestem już gotowy zostać orkowym najemnikiem. Posłuchaj mnie, ludzi. O, kurde. Ta chwila. Udowodniłeś, Mora, że jesteś kociem zaufania. I można na tobie polegać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Super. I jesteś gotów, by zostać jednym z orkowych najemników. Teraz udaj się do wodza Awareka. Udzielić dalszych wskazówek. Dobra, to super. Te zadania mam nadzieję się nie anulowały. Nie no, skądże. Dobra, to jak będziemy już należeć do obozu, to tamten też nas nauczy. Może nawet jeszcze jakiś awans w tym odcinku nam wejdzie właśnie. No i jakieś punkty doświadczenia na tyle, żeby wbić następny poziom, bo to też byłoby naprawdę świetne. Wow, no to jestem bardzo zadowolona, bo u paladynów mam już sprawę skończoną. Z magami wody już nie ma nic do roboty. Dziwne spotkanie, uszkodzony portal. Do magów możemy się tak po prostu dołączyć, bo Saturas jest w stanie nas dołączyć tak po prostu. Bandyci to jest całkiem inny obóz, więc na razie na niego w ogóle nie będę zwracała uwagi. Warek, ty weź typie mnie dołącz w takim razie. O. Słyszałam, że kilku orków jest w niewoli. Niestety to prawda. Te parszywe mury trzymają ich gdzieś w więzieniu. Jednak na razie nie możemy ich odbić. A dlaczego ich nie odbijecie? Czyżbyście bali się piratów? To nie twoja sprawa, Mora. A teraz odejdź. Dobra, trochę go wkurzyłam. Przychodzę z polecenia Kereta. Słyszałem już o twoich dokonaniach, 1000 punktów doświadczenia dostaliśmy. Zdobyłeś odpowiednie poparcie. I jesteś gotów, by stać się orkowym najemnikiem. Bardzo mnie to cieszy. Potrzebujemy ludzi takich jak ty, Mora. Od dziś założysz specjalny pancerz i będziesz nosił zaszczytne miano najemnika orków. Przyjmij także ten topór.
ta potężna broń z pewnością będzie dobrze ci służyła. Jestem bardzo wdzięczny, wodzu. Najlepiej... Dostałam okrutnika, którego kupiłam, prawda? Służbą. Tak się składa, że mam teraz kilka bardzo ważnych zadań do wykonania. Co to za zadania? Po kolei, Mora. O pierwszym z nich opowie ci szaman Dębczak. Porozmawiaj z nim. Tak, wodzu. O Boże, plus 10 do orku. O kurwa. O matko. Księga reputacji. No teraz to on mnie musi nauczyć, nie? No ja pierdzielę, nie ma bata. A ty, Torben, co tam u ciebie? Nic. A ty, Maria, coś chcesz ode mnie? Cieszę się, że znowu chciałeś Larisa. Nas odwiedzić. Ponownie chciałabym prosić cię o pomoc. Mam już dość tej dziwnej choroby Torbena. Skoro oczyściłeś mój dom z duchów, to może skutecznie pomożesz także Torbenowi. Co właściwie mu dolega? Jak już wspomniałam, jakiś czas temu napadło go kilka bestii, a od tamtej pory jego stan przypomina ten, w którym był krótko po przybyciu tutaj. Miał straszne napady strachu i chorobliwego śmiechu. Śmiertelnym przerażeniem napełniał go każdy większy hałas czy odgłos walki. W ciągu kilku dni, co prawda, doszedł do siebie i odzyskał spokój. Postanowił, że będzie blisko ognia ducha przodków, który napełniał go spokojem i dawał poczucie bezpieczeństwa. Przez jakiś czas wydawało się, że wszystko jest dobrze. Aż pewnego feralnego dnia na chwilę oddalił się od obozu. Ziemia się zatrzęsła i pojawiło się kilka potworów mrocznej plagi Beliara. Torben sobie z nimi poradził, ale od tamtej pory znów jest nieswój i czasem majaczy coś o całkowicie zachwianej harmonii i zgubie Corinis. Twierdzi, że któregoś dnia widział Beliara wyciągającego ponad górami drapieżny pazur. Naprawdę zaczynam się o niego martwić. Gdzie dokładnie to widział? Niedaleko stąd znajduje się odgałęzienie kanionu. Kiedyś była tam droga do obozu bandytów, ale została zasypana. To musiało być w tamtej okolicy. Rozumiem. Torben przeżył wiele ciężkich doświadczeń, ale ostatnie zdają się go przerastać. Czy pomożesz nam? Oczywiście. Torben to mój dawny znajomy. Nie mogę tego tak zostawić. Wspaniale. Zrób co w twojej mocy. Dobra, fajnie. Czyli co? Czy ja naprawdę dostałam okrutnika, którego... Tak. Ja tę broń kupiłam, do cholery jasnej. Nie doszło do mnie nic na Lines? W kontemplacji. Dobra, przepraszam. Do Tępszaka miałam iść, tak? Tępszak, co masz dla mnie? Przysyła mnie Warek. Masz dla mnie jakieś zadanie? Tak, ale na wstępie pragnę wyrazić wielką radość z twojego przyłączenia się do naszego obozu. Każda mora, która nam pomaga, napełnia mnie wielkim szczęściem, gdyż to umacnia pokój między orkami i ludźmi. Abyś jednak dobrze służył duchowi przodków, musisz go lepiej poznać. Przeczytaj więc tę księgę, a wracając do zadania, zapewne pamiętasz jeszcze tę figurkę, którą znalazłeś w kanionie. Oczywiście. Otóż podejrzewam, że kryje się za tym coś więcej. Sądzę, że w naszym obozie jest ork, lub nawet może kilku orków, którzy nadal potajemnie czczą Beliara. Naprawdę? Wcześniej jeden z szamanów znalazł w obozie podobną figurkę, jednak nie udało się ustalić, do kogo należała. Pomyśleliśmy, że pojawiła się tu w związku z atakiem tej przeklętej plagi Beliara. Jednak twoje odkrycie daje mi wręcz pewność, że w obozie są orkoje, którzy wciąż potajemnie czczą tego demona. Nigdy bym nie przypuszczał, że Achtar okaże się zdrajcą. Porozmawiaj z wszystkimi orkami i ludźmi, którzy tu mieszkają. Postaraj się ustalić, kto jeszcze za tym stoi. No dobrze. Od kogo mam zacząć? Porozmawiaj ze wszystkimi w obozie. Oczywiście wodza Wareka raczej może sobie narobić. No jasna sprawa. Czy podejrzewasz kogoś konkretnego? Raczej nie. Mogę powiedzieć ci tylko tyle, że musi to być któryś z orków wcześniej mieszkających na tych ziemiach, a dawniej czczących Beliara.
bo jest wręcz niemożliwe, aby był to ktoś skrajny Nachdoru. Chociaż niczego nie można wykluczyć. Którzy orkowie pochodzą z Korinis? Są to Ezichel, Tendor, Keresh, Mizot, Mehron, Utak i Achtar, który nie żyje. A także dwóch szamanów, Haktur i Elines. Szukaj przede wszystkim wśród nich. Chociaż nikt nie wiadomo, co kryje się w głębi każdej istoty. No jasne. Nie możemy poprosić o pomoc pięciu najwyższych szamanów? Nie chciałbym przeszkadzać ich świętej służbie. Zwrócimy się do nich, gdy sami nic nie odkryjemy. Tymczasem, gdy zbadasz dokładnie sprawę, zdaj mi raport. Pamiętaj tylko, by wypytać wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć w tej sprawie. No dobrze, to w porządku. Okej, okay, no na pewno Mehron to nie będzie. Mehron jest poza obozem. Szukam czcicieli Beliara. Tak. Oni są wśród nas. Czuję to. Nie wiesz, kto to może być? Tego nie wiem, Mora. A nawet gdybym wiedział, i tak bym ci tego nie zdradził. Dlaczego? Bo ci nie ufam. Aha. Dlaczego mi nie ufasz? Bo jesteś jedną z Mor, z którymi niegdyś walczyłem. Między orkami a ludźmi zapanował pokój. Teraz panuje pokój, ale ja pamiętam, czego dopuścili się wredni ludzie. Wymordowali połowę mojego klanu. W sercu zawsze będę ich opłakiwał. A teraz odejdź. Typie, ale nie pomyślałeś, że może jestem inna? Keresh. Czaktur. Posłuchał niewłaściwych. Szukam wyznawców Beliara. I mówisz o tym tak otwarcie? Myślisz, że ktoś taki przyzna ci się dobrowolnie? Na razie zbieram informacje. W takim razie, powodzenia. Ty nic nie wiesz na ten temat? Głupie pytanie. Gdybym wiedział, kto tu jest, już dawno zatopił mnie w tej szumowinie swoje ostrze. To nie może być tak dalej. Nikogo nie podejrzewasz? Nie obchodzi mnie, co kto robi, chociaż w zasadzie mam pewne przypuszczenia. Mów dalej. Jakiś czas temu widziałem podejrzane zachowanie Rednoka. To ten wojownik z krainy Nachdur. Oni się uważają za takich świętych, ale ja sądzę. To prawie nieprawdopodobne, bo widzisz, Rednok kręci się gdzieś po nocach, a rytuały Beliara odprawia się zawsze w nocy. To, że ktoś się szwenda nocą, to żaden dowód. A jednak radziłbym ci się dobrze mu przyjrzeć. Dobra, ale może ty chcesz odwrócić moją uwagę od siebie. No dobra, ten Pszaka, wiadomo, nie będziemy z nim rozmawiać. Ork Szaman, Wareka mieliśmy zostawić w spokoju, Ork Wojownik, Ork Elita. Czy pan Kowal coś jest mi w stanie powiedzieć? Nie. Super. O to chodziło. Hatan, ty pewnie też nic mi nie powiesz. Ty możesz mnie uczyć, już nawet nie pamiętam czego. Ork Wojownik. Tutaj byłam, tu był Czaktur i... Z Kereszem już próbowałam rozmawiać i nic z tego nie wyszło. Ork Wojownik, Rendok. Ej, ty! Szukam sługusów Beliara. To dobrze się składa. Jak tylko będziesz wiedział, kto to jest, powiedz mi. A własnoręcznie wrzucę te gady do płomienia ducha przodków. Ogień ich strawi? Nie. Ten ogień nie pali. Tylko oczyszcza. Wtedy ich serca i umysły będą całkowicie wolne od Beliara. Masz jakieś podejrzenia? W zasadzie tak. Ten szaman Haktur to dawny wyznawca Beliara. Od jakiegoś czasu go obserwuję.
i jego zachowanie jest podejrzane. To znaczy? Jest dziwnie niespokojny i często rozgląda się z lękiem dookoła. Czasem też znika gdzieś na długie godziny. Być może nie do końca wyparł się Beliara. Podejrzewasz kogoś jeszcze? Na twoim miejscu pogadałbym z Ezihelem i Tendorem. Tym bardziej, że znali bardzo dobrze Achtara. A Achtar, jak słyszałem, okazał się wyznawcą plugawego boga. Zgadza się. Pogadaj z nimi. Rozmawiałem z Hakturem i on rzucił podejrzenie na ciebie. Na mnie? A to dobre. Co powiedział? Że szwendasz się gdzieś po nocy. To moja sprawa. Co robię nocami? A takie podejrzenia są idiotyczne. Pochodzę z Nahdoru i nigdy nie miałem styczności z Beliarem. A może zacząłeś mieć? Zamilcz, głupia mora. To znaczy... Przepraszam. Uniosłem się. Zresztą... I tak, nie masz żadnych dowodów. Przyznajesz się? Oszalałeś. Chciałem tylko powiedzieć, że to głupie podejrzenia. To się jeszcze okaże. Okej, moi drodzy, tak przy okazji to robi się w grze dosyć ciemno. W ogóle nie wiedziałam, że wam teraz tutaj siedzi. Patroszyć zwierzęta. Szukam wyznawcy. Może za chwilę. Słyszałem o tej przykrej sprawie, ale nic nie wiem na ten temat. No dobrze, fajnie. Nauczymy się tego wydobywania skór też, ale to dopiero później. To znaczy, jak wbijemy sobie kolejny poziom, no bo chwilowo jest to niemożliwe. Dobra, prześpimy się, żeby nie było ciemno na YouTubie. Wiadomo, YouTube tego bardzo nie lubi. I co? I mamy kolejnych orków przed sobą. Rendok, już rozmawialiśmy. Mizot, ty też byłeś podejrzany. Szukam czcicieli Beliara. Mora dobrze trafić. Ja wiedzieć o tym wszystko. Co wiesz? Człowiek widzieć tego orka przy namiocie wodza. Wielkiego, ubranego w pancerz, co świecić? Tak, to... Wódz. Tak, Mora. To być wódz. Wódz. Być Beliar. Tylko przebrać się za wodza. Jasne. Mora. To wielka tajemnica. Ale Mizot wie, co mówić. Oczywiście. Mizot też widzieć różne rzeczy. Czasem on tak dziwnie patrzeć okiem i dookoła sypać błyskawice. Mizot to wiedzieć. Ach tak. Masz coś jeszcze ciekawego do powiedzenia? Już nie, Mora. Ale człowiek, uważać na Beliar. No to zajebiście. Ciekawe, co wódz na to powie. Zaraz cię wyrzuci z tego miejsca w ogóle. Wodzu, co ty powiesz na to? Nic. No wiadomo, że nic, bo Mizot jest wariatem. I w ogóle nie ma co brać tego na poważnie. Dobra, to był Rendok dokładnie. To rozmawialiśmy na rok. Nie rozmawiałam z tobą jeszcze. Szukam czcicieli Beliara. Wiem o tym. I nawet wiem, kto może być tym sługusem demona. Oświeć mi więc. Ten Elines to podła kreatura. Skąd takie zdanie? Kiedyś prosiłem go o pomoc w pewnej sprawie, a ten sukinsyn odburknął coś tylko o braku czasu. Na dodatek, gdy następnego dnia znów poszedłem do niego, powiedział mi, że takie prośby spełnia tylko Beliar. Mówił coś nawet o jakiejś modlitwie do niego. Potem oczywiście wszystkiego się wyparł. Ale ja wiem, co słyszałem. To rzeczywiście dziwne. Właśnie, Mora. To bardzo dziwne. Lepiej mieć go na oku.
się do tego zabrał. O co właściwie prosiłeś Elinesa? Wolałbym do tego nie wracać. A może jednak? W zasadzie nic takiego. Powiesz mi wreszcie? Chodziło o tak zwany szkarłatny pierścień. A co to jest? To pierścień, który potrafi na pewien czas omamić serce orka. Przez krótki czas można rządzić orkiem. Kim chciałeś rządzić? To już nie twój interes. Aha, no dobra, super, po prostu fajnie. Osadnicy... A gdzie mi Tendor zniknął? Przecież on tutaj był gdzieś. Chyba, że tu jest. Zostałeś przyjęty do naszego obozu, czyż nie? Zgadza się. Gratulacje. Mam do ciebie pewną sprawę. Jaką? Wczoraj z mojej skrzyni zniknął przepis na wspaniałą potrawkę z wiara. Co prawda znam go na pamięć, ale to był cenny, bardzo stary egzemplarz. Gdybyś go odnalazł, byłbym ci bardzo wdzięczny, Mura. No dobrze. Zajmę się tym. Świetnie. Nie mam pojęcia, kto mógł go ukraść. Skrzynia była zamknięta na klucz. To musiał być bardzo wprawny złodziej, który otworzył ją wytrychem. Albo dorobił klucz. Słyszałem, że mory się w tym specjalizują. Niektóre tak. Postaraj się odzyskać ten przepis. Można ufać. Kto miał dostęp do klucza? Tylko ja. Chyba, że ktoś zwędził mi go podczas snu. Ale to prawie niemożliwe, bo jestem bardzo czujny w czasie snu. No dobrze, a ciekawe co na to powie na przykład Kuchcik, bo jest człowiekiem. Ej, ty. Szukam przepisu na potrawkę z jala. Tak, był w skrzyni. I ktoś go ukradł! Nie wiesz, kto to zrobił? Nie mam pojęcia. To musiał być jakiś bezczelny złodziej! Nic nie widziałeś? Nic a nic. Być może ten złodziej zakradł się w nocy. Zresztą, nie mam pojęcia. Chociaż kiedyś słyszałem, jak kupiec Hokar mówił, jak bardzo mu zależy na posiadaniu takiego przepisu. Z nim pogadaj. Okej, okay, Hokar. Witaj. Nie przeszkadzaj. No jasne, no jasne. Już ci nie przeszkadzam. My znaleźliśmy ostatnio, jakiś czas temu już, notkę Kuchcika. W ogóle to moglibyśmy teraz sobie użyć, ale nie chcę. A nie, to zapiski Kowala, dobra. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca odcinka, ale jeszcze tutaj pogadam z kilkoma orkami. Szukam czcicieli Beliara. Nic o tym nie wiem. Ale znałeś Achtara? Tak, znałem. Achtar okazał się wyznawcą Beliara. Musisz coś wiedzieć o tej sprawie. Z Achtarem razem staliśmy na walcie. Ale nic więcej nie wiem. No dobrze, to może Tendor coś wie? Szukam sługusów Beliara. Nic o tym nie wiem. Jesteś pewien? Razem z Achtarem stałeś na warcie, Achtar. Nie musisz mi tego przypominać, Mora. Moje serce jest wypełnione smutkiem, że mój przyjaciel zszedł na złą ścieżkę. Jako swego pana obrał plugawego boga i spotkał go taki sam los. Achtar na pewno nie był sam. Być może wiesz, kto razem z nim brał udział w kulcie Beliara. Nie wiem, kto to jest, ale niech go piekło pochłonie. Dobra, tutaj mamy załatwioną sprawę, jeszcze pójdę do tego szamana, który tutaj jest. Teraz znowu będzie sporo rozmów w tym obozie, ale nie przejmujmy się tym. Gorhes, czy ty mi coś możesz powiedzieć? A właśnie. Ruda podziałała. Świetnie. W razie czego polecam się na przyszłość. Znów potrzebuję twojej pomocy. O co dokładnie chodzi? Mój przyjaciel Torben zapadł na ciężką chorobę. To choroba ciała czy ducha? Raczej ducha, ale to długa historia. Opowiedz mi ją. Wszystko zaczęło się już dość dawno temu, gdy Torben przybywał w Korinis. Bardzo ciężko przeżył to całe zamieszanie z orkami, smokami i piratami i w końcu zdecydował się uciec z tego miasta. Wtedy trafił tutaj, ale tu wkrótce rozpoczęła się plaga Beliara i jakiś czas temu zaatakowało go kilka mrocznych potworów.
Od tej pory Torben zaczął mieć koszmary i twierdzi, że widział Beliara wyciągającego ponad górami drapieżny pazur. Rozumiem. To rzeczywiście poważna choroba ducha. Takie choroby są najcięższe i najtrudniej z nich wyjść. Ale oczywiście zrobię co w mojej mocy, by pomóc twojemu przyjacielowi. Jak on się nazywa? Torben. Torben. Rozumiem. Na początek każ mu wypić tę miksturę leczniczą i zapytaj się, czy czuje się lepiej. Dobrze, szamanie. No i fajnie, no i to jest, kurde, zajebisty szaman. Gorchez jest zajebisty, zawsze pomoże. No ale co, moi drodzy, to już by było prawdopodobnie na tyle w tym odcinku. Została nam jeszcze druga część obozu do porozmawiania. No i wiadomo, mamy jakieś też pomniejsze zadania. Ty możesz mnie uczyć. Tu jest ork wojownik zwykły. Jeszcze sprawdzę, z kim ja w ogóle mogę pogadać. O, z gościem od areny też możemy porozmawiać. Z Wamem już rozmawiałam w sumie. Ork wojownik nie chce ze mną rozmawiać. Galines. Z tobą nie mogę na ten temat. Gorn może mnie poduczyć siły. Diego chyba łuku. Tych panów mogę wyzwać sobie na pojedynek, ale na razie tego nie będziemy robić. I mogą mnie też czegoś uczyć. Tutaj jest ork wojownik. Dobra, już nie zostało nam dużo tych osób. Tutaj rzuciło mi się w oczy tylko i wyłącznie typek od areny. I w sumie możemy jeszcze do niego zagadać. Szukam sługusów Beliara. Mnie interesuje tylko arena, Mora. Tak właśnie sądziłam, że on mi tak powie mniej więcej. Tutaj jeszcze się możemy przejść. W sumie to możemy to obskoczyć jeszcze dzisiaj, bo nie powinno już dostać dużo osób. Czy ty mnie wreszcie nauczysz? A ty też możesz coś wiedzieć. Możesz mnie nauczyć wydobywania kruszcu? Oczywiście. Za drobną sumkę z chęcią pokażę ci tę sztukę. Przynajmniej się trochę rozerwę. Ale wcześniej... Tak? Musisz wyświadczyć mi drobną przysługę. Serio? O co chodzi? Miałem odebrać od kowala nowy kilof. Jednak nie mam za bardzo czasu ani ochoty tam iść. Gdybyś mógł się tam wybrać... W porządku, zrobię to. Będę bardzo zobowiązany. Dobra, w porządku. Szukam wyznawców Beliara. Poszukaj ich u mnie pod łóżkiem. Może tam się schowali. Bardzo śmieszne. Fajnie. A co twoja... Coś strzelam, hej, że żona, nie widzisz, bo... że gotuje? Matko boska, spokojnie, Boże. Hej. Keret, a ty coś wiesz? Szukam czcicieli Beliara. W naszym obozie ich nie znajdziesz. Niedawno w obozie znaleziono figurkę Beliara, a ostatnio znalazłem jedną w pobliżu obozu. Poza tym ork Achtar rzucił się na mnie, żądając zwrotu figurki. Tak, słyszałem o tym. Więc chyba jednak są jacyś wyznawcy. Może i są. Nie wiesz, kto jeszcze może za tym stać? Mam swoje podejrzenia, ale nie wiem, czy to prawda. Poza tym, być może przeze mnie będzie przemawiała niechęć do tego szamana. A więc to szaman? Tak. Zdaje mi się, że Elines może być w to zamieszany. Zawsze jest taki zamknięty w sobie. Jakby przebywał w innym świecie. A czasem mam wrażenie, że z jego oczu zionie zimna nienawiść demona. Ale to tylko moja opinia. Być może Elines ma swoje powody, by się tak zachowywać. A być może, no zobaczymy. Ale fajnie, bo już praktycznie wyczyściliśmy sobie cały obóz. Możemy to jeszcze dzisiaj zrobić. Nie wiem, dlaczego przez chwilę Bezi przestał iść. Tarok. Wy widzę, jesteście tutaj tylko po to, żeby stać i pilnować. Co z... Wszystko. Dobrze, fajnie. Tutaj jeszcze zostało nam kilka orków, dosłownie chyba dwóch. Jest Utak, z którym też powinnam właśnie pogadać. Szukam wyznawców Beliara. Tak, słyszałem o tej sprawie i chyba mogę ci pomóc. Kilka dni temu słyszałem, jak Haktur kłócił się o coś z Achtarem. W pewnym momencie Achtar powiedział takie słowa. Gdy nadejdzie czas, zwycięży mrok. Potem jeszcze dodał Haktur.
Mrok ma dwa oblicza. My jesteśmy jednym z nich. I co z tego? To pewne utarte zwroty wyznawców Beliara. Sam ich używałem za dawnych czasów. Wtedy byłem pewien, że się przesłyszałem. Ale to musiały być te słowa. No i dobra, mamy podejrzanych naprawdę bardzo tych szamanów jednak mimo wszystko. Ale jest to pomocne. Jerry nic ode mnie nie chce. Tutaj jeszcze jest Sam. On też prawdopodobnie nic nie wie. Uczy skradania i strzelania z łuku. I został nam Hokar, z czego miałam przyjść do niego też po co innego. Szukam właśnie. Szukam przepisu na potrawkę z Jala. Na ducha przodków. Skąd wiesz o tym przepisie? Powiedział mi o tym wasz kucharz. Ktoś mu go ukradł. Ten przepis jest wiele wart. Tak, bardzo zależy mu na odnalezieniu. Nie wiesz, kto mógł to zrobić? Nie wiem, ale wiem jedno. Mi też bardzo na nim zależy. Jeśli go znajdziesz, nie oddawaj go kucharzowi, ale mi. Wiele na tym zarobisz. Okej, dobra, moi drodzy. Przegadaliśmy wszystkich orków w obozie. Więc teraz możemy się tylko i wyłącznie zwrócić w stronę podejrzanych, prawda? I to jest tutaj. Mamy tutaj wszystkie informacje, możemy sobie to sprawdzić potem. Jednakże na dzisiaj to byłoby już na tyle. Mam wrażenie, że udało nam się dzisiaj zdecydowanie więcej zrobić. Mimo wszystko udało nam się też przecież właśnie dołączyć do obozu właśnie orków na przykład. Więc to już jest bardzo fajna sprawa i no, rozpoczęliśmy jakieś jedne z główniejszych zadań. Można powiedzieć, że w sumie od samego wodza. Także jest w porządku i zajmiemy się tym już w kolejnym odcinku, który pojawi się w piątek o godzinie 15. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do dania po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji z dzwoneczkiem. No i co? Słyszymy się w piątek. Trzymajcie się i cześć!